Dzień dobry, Tomasz Czesie, Środek Studiów Wschodnich. Wojna na Ukrainie to tragedia nie tylko ludności, ludności cywilnej, żołnierzy całego społeczeństwa, ale także to tragedia ekologiczna. I o tym właśnie, co pod tym względem się zmieniło i jakie skutki ma wojna na Ukrainie właśnie pod względem ekologicznym porozmawiamy w tym odcinku podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. A będę o te wszystkie rzeczy związane ze skutkami dla środowiska i tym, co może się wydarzyć w przyszłości, będę o to pytał Jakuba Bera, analityka OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. We wstępie mówiłem o tym, że wojna na Ukrainie jest katastrofą ekologiczną. Myślę, że można tego słowa śmiało użyć, ale tutaj warto chyba wspomnieć, że ta katastrofa ekologiczna związana z działaniami wojennymi to nie jest coś, co zaczęło się 24 lutego 2022 roku. Tak. wojny, Starcia zbrojne na Ukrainie, jak wiadomo, trwają od 2014 roku. Wtedy, wtedy miał miejsce konflikt w Donbasie. Wtedy doszło do pierwszych poważnych strat dla, dla środowiska naturalnego. Dla środowiska, tak, bo bo w przypadku Donbasu trudno mówić o środowisku naturalnym, to jest, y, tam są wyspy, wyspy przyrody y, w miarę dobrze zachowanej, otoczone jednak krajobrazem bardzo przekształconym przez człowieka, więc te straty dla środowiska y, w Donbasie po raz pierwszy miały miejsce w roku 2014. Ja bym tutaj jeszcze może zrobił krótki wstęp dotyczący sytuacji ekologicznej na Ukrainie przed wojną, przed 2014 rokiem. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Ukraina jest państwem o bardzo wysoko przekształconym krajobrazie przez człowieka. Większa część e, obszar Ukrainy dzieli się na, na, na takie e, trzy zasadnicze strefy. Jest to strefa Lasów na północy przy granicy z Rosją i z Białorusią, mniej więcej na północ od linii łódzk, Żytomierz, Kijów. To, jest, to są w dużym stopniu tereny bagienne, plus zwarte kompleksy leśne, w tym m.in. słynna strefa, strefa czarnobylska. Na północy tej strefy znajduje się strefa Stepu. Strefa Stepu jest stosunkowo niewielka, dalej na południe jest strefa stepu, która się ciągnie no powiedzmy na południe od Kijowa aż do Morza Czarnego. I ta, ta strefa stepu, dawne stepy zostały no, zaorane w ciągu ostatnich 200 lat, do tego stopnia, że prawie nic z nich nie zostało. Przez przemysł, przez wojny. Przez rolnictwo, przez rolnictwo, przez rolnictwo tak, tak. Zostało, zostało jeszcze i za, jeszcze przed rewolucją te stepy były w ogromnym stopniu zostały zaorane, po prostu zajęte, zajęte na, zamienione na pola uprawne, a potem w czasach sowieckich doprowadzono do. U, u, zbudowano takie tak zwane wielkie budowy komunizmu, na przykład tam, w nowej kachowce. Wbudowano szereg kanałów melioracyjnych, które zupełnie zniszczyły ekosystemy stepowe, i szacuje się, że, że w tej strefie stepu. Naturalne fragmenty roślinności stepowej zostały na zaledwie paru procentach powierzchni. To były głównie obszary, no, jakby niedostępne dla pługa, tak, tak bym to określił, czyli, czyli jakieś um, strome, strome do, skarpy dolin rzecznych, kurchany, cmentarze wiejskie, wąwozy, jary itd., itd. Plus do tego mamy olbrzymi obszar uprzemysłowiony i zurbanizowany w Donbasie. Nad Mazowski, Mariupol, Zagłębie Krzyworowskie i jeszcze parę innych ośrodków przemysłowych. Więc, jakby ten, ten um, krajobraz Ukrainy przed wybuchem wojny w ciągu ostatnich 200 lat uległ bardzo dużym. Przekształceniom, do tego były poważne problemy ekologiczne związane z niesprawnymi, na przykład oczyszczalniami ścieków, problemy e, utylizacji odpadów i tak dalej. Najcenniejsze z punktu widzenia przyrodniczego obszary Ukrainy, one były skupione właśnie na północy, w tej strefie lasów przy granicy z Rosją i z Białorusią, nad Morzem Czarnym i nad Morzem Azowskim oraz no, izolowany obszar Karpat. Plus, plus w strefie stepu bardzo. Pojedyncze, izolowane fragmenty, fragmenty zachowanej roślinności stypowej, częściowo chronione na terenie obszarów. Na terenie rezerwatów parków narodowych częściowo niechronione. Także ta sytuacja ekologiczna zarówno zniszczenia bioróżnorodności Ukrainy, jak i problemów czysto ekologicznych związanych z funkcjonowaniem kupisk ludzkich na Ukrainie, te problemy na Ukrainie jeszcze do wybuchu wojny w 2014 roku były bardzo e, ostre. Były... Zwłaszcza, jak rozumiem, jeśli mówimy o tym terenie, na którym toczyły tak. się, toczą się od 2014 roku do dziś działania. Tak, skrojne. tak, tak, tak. Czyli problemy właśnie śmieci na przykład, dzikich wysypisk śmieci, przepełnionych wysypisk śmieci, e, pro, m, e, braku na przykład rekultywacji hałd, e, zapadania się ziemi w Donbasie pod, e, nad kopalniami, e, zanieczyszczenia rzek, e, z, zniszczenia oczyszczalni ścieków i czy czy ich nawet braków. Jakby cały kompleks, potężny kompleks spraw, które, które były odziedziczone po Związku Sowieckim, nie były potem przez w okresie niepodległości Ukrainy w żaden sposób systematycznie rozwiązywane. Tylko sytuacja, sytuacja się tylko pogarszała. Także no, 10 lat temu, zanim, zanim Rosja zajęła Krym i rozpoczęła agresję w Donbasie... Już i tak było i, źle. I tak było źle, tak. Mhm. I zwłaszcza, właśnie zwłaszcza na tym wschodnim i południowym obszarze, gdzie, gdzie było największe skupiska obszarów zurbanizowanych i e, przemysłowych. No i w 2014 roku wybuchła, wybuchła wojna, doszło do pierwszych, w czasie walk doszło do zniszczenia niektórych cennych obszarów przyrodniczych, e, właśnie na przykład paru rezerwatów stepowych, e, doszło do zniszczenia w czasie walk e, oczyszczalni ścieków, wycieku, Toksycznych substancji do rzek, zniszczenia gleby w miejscach, w, miejscach, w miejscach najbardziej intensywnych walk. Doszło przede wszystkim też do ogólnej zapaści e, ekonomicznej i społecznej w Donbasie, gdzie te sprawy ochrony środowiska zeszły na plan dalszy i te problemy, które istniały w Donbasie przed rokiem 2014, one, e, one się tylko zaostrzyły do tego stopnia, że nawet no, w tym momencie nie ma nawet widoków na ich rozwiązanie. Do największych tego typu problemów należy, na przykład, należy, należy kwestia kopalń. Z tych kopalń od dawna, może nie ze wszystkich, ale z większości nie jest wypompowywana woda. Ta woda zalega w kopalniach, ona podchodzi coraz bardziej na powierzchnię, powoduje zapadanie się gruntów, powoduje, są wysoko zmineralizowane wody, one powodują zanieczyszczenie ujęć wody występują coraz większe problemy z wodą pitną, nawet techniczną w Donbasie. Do tego jest właśnie, nie wiem, problem hałd, tak? Które, które są, tam cała tablica Mendelejewa praktycznie jest w tych hałdach i, i one, jeżeli nie są rekultywowane, to są e, źródłem szkodliwych pyłów, e, dochodzi tam do samoczynnych pożarów, tam metan, i inne gazy się zbierają i nie trzeba wojny, nie trzeba ostrzału, żeby to, żeby to płonęło. Do tego są zbiorowiska szkodliwych substancji pochodzących z przemysłu, które były w, w sposób nieprofesjonalny, nieprofesjonalny funkcjonalnie składowane. Przy, A teraz przez zniszczenia wojenne mogą nie być składowane tak. tak, jakkolwiek tak, tak, tak. I Nikt w tym momencie nad tym nie panuje. To w ogóle zeszło na, na plan dalszy. Więc w Donbasie, don, w Donbasie wojna w 2014 roku tylko i wyłącznie zaostrzyła te problemy, które istniały wcześniej. Ale już nadeszła ta nowa faza wojny i ta od 24 lutego która też otworzyła się na północy atakiem na Kijów. Jak tam sytuacja wygląda? Czy te zniszczenia z pierwszej fazy wojny, jest to już jakoś opanowane, czy jest po prostu posprzątane, jeśli chodzi o, o te, te kwestie? Czy to jest dalej coś, co gdzieś tam zalega? Generalnie, jeżeli chodzi o ten obszar obwodów kijowskiego, też tam fragment obwodu rzutomierskiego, obwodu kijowskiego, czernichowskiego, Sumskiego i Charkowskiego, gdzie trwały e, działania manewrowe na początku wojny, w lutym, marcu, częściowo też w kwietniu, gdzie nie doszło do e, zastygnięcia tych walk w, w formie okopowej, w formie fal, w wojny pozycyjnej, to tam te staty raczej były niewielkie. Oczywiście gdzieś na przykład czołg wpadł do rzeki razem z akumulatorem, z paliwem. Albo jakiś nie wypał z pocisku rakietowego z bardzo toksycznym paliwem rakietowym, się właśnie dostanie do, do, do stawu, czy do rzeki, czy do gleby. I takie, 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 takie przypadki miały miejsce. To są punktowe, takie bardzo, szko bardzo szkodliwe wycieki np toksycznych substancji, są, mają raczej charakter punktowy, i, i przyroda z, niewielkim, z niewielką pomocą ludzi powinna sobie z tym szy szybko poradzić. Oczywiście są tam wyjątki, czyli na przykład no Kijowa, te, o których najwięcej słyszeliśmy, Burcza, Irpień, e, Borodianka, Moszczun, gdzie, gdzie doszło do dużych strat e, w zabudowie, gdzie po prostu te miejscowości zamieniły się w, w, w kupa śmieci budowlanych, odpadów, itd., itd. No ale to powoli jest też jakoś odbudowywane, sprzątane, więc, więc tam, gdzie walki miały charakter manewrowy, raczej wielkich, wielkich strat dla środowiska nie było. To samo dotyczy południa, czyli obwodu mikołajowskiego, gdzie te zagony pancerne rosyjskie w pierwszych tygodniach wojny dość głęboko zajechały, ale jeszcze szybciej stamtąd wyjechały. Czyli jak rozumiem, problem w tym momencie jest głównie tam, gdzie wojna przybrała charakter pozycyjny, czyli i tak jest to dosyć duży kawałek frontu, znaczy to Cały front w tym momencie około 800 kilometrów. Przy czym bez, bez granicy państwowej, tak, która mhm. de facto też jest ufortyfikowana, ale faktycznie sam front, gdzie toczą się działania z to jest około rzędu, rząd wielkości 800 kilometrów. Więc rozumiem, że rzeczy, które tam no, są produktem ubocznym e, wojny, z, nie, nie tylko mam na myśli zniszczenia, ale też chociażby no, kwestie jakiejś porzuconej amunicji, paliwa i tak dalej, no ale też pewnie i zwłoki i, i różnego rodzaju jeszcze, jeszcze rzeczy, które, które się z tym wiążą, to. Rozumiem, dalej tam jest. To jest w jakikolwiek sposób sprzątane, ta amunicja jest jakoś zbierana, jakieś są działania podejmowane. Czy, czy to w tym momencie dalej sobie tak jest, jak, jak upadło? No to zależy od, od miejsca. Czy na przykład tam gdzieś pod iziumem, gdzie w okolicach iziumu, tak, na południu od iziumu, na południu od dońca pod iziumem, gdzie walki toczyły się od kwietnia do września. A one przybrały de facto charakter walk pozycyjnych, no na przykład no były takie przypadki, że nie, wiem, była właśnie e, ferma zwierzęca i mm, zwierzęta, świnie, które były tam hodowane, no, po prostu zginęły w ostrzale i po prostu no, zwłoki tych zwierząt, są tam cały czas? Czy są Nie, było już chyba, z tego co wiem, to zostało to jakoś sprzątnięte. Więc jakby takie przypadki są, natomiast no tam, tam powiedzmy, gdzie te ziemie zostały, gdzie ten obszar został uh, wyzwolony przez armię ukraińską we wrześniu ubiegłego roku, no to wtedy tam się sprząta. Tak? No, ale tam, gdzie ten front zastygł, Uh, jeszcze w 2014 roku, bo trzeba pamiętać, że część uh, tej linii frontu ona cały czas przebiega na linii rozgraniczenia z 2014 roku. Na wielu odcinkach rozstania się albo w ogóle nie posunęli, albo posunęli się raptem o parę kilometrów. Więc, więc jakby na, tam, gdzie ten front zastygł i trwają walki, no to, to oczywiście te substancje szkodliwe, toksyczne, śmieci, one dalej są i tylko narastają. Hmm, ja tak... Hmm, hmm, pod, spróbowałem podliczyć ten obszar najbardziej dotknięty działaniami wojennymi. Nikt zresztą takich, nie, nie ma żadnej statystyki, rzetelnej statystyki. tak? Nie ma prowadzonych badań gleby poza jakimiś takimi wycinkowymi sprawami, więc na podanie jakichkolwiek twardych takich danych no, trzeba jeszcze poczekać. Natomiast no, biorąc pod uwagę przebieg działań wojennych, szacuję obszar najbardziej dotknięty przez, przez działania wojenne, na rząd wielkości 20-30 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tak, no to jest obszar dużego województwa polskiego, powiedzmy województwa lubelskiego, czy warmińsko-mazurskiego, czy wielkopolskiego. Tak, tak, plus minus, tak. E, I na tych terenach przede wszystkim, no, największe, największe zniszczenia są tam, gdzie wojna przybrała charakter wojny pozycy, pozycyjnej, gdzie nieraz front całymi miesiącami, intensywne walki trwają mm, całymi miesiącami w jednym miejscu. Są tam, na przykład okolice Bachmutu, są to okolice Avdiivki, niektóre, niektóre miejsca na froncie zaporowskim, zwłaszcza ten klin ukraiński pod, pod, pod Orichivem, pod Robotynem Werbowem. No tam jest po prostu wypalona ziemia, tak? Tam, tam nie zostało, wszystko zostało zmielone pociskami artyleryjskimi, gleba została zniszczona i będzie się odradzała bardzo długo. W niektórych miejscach dochodziło do walk bezpośrednio na, w miejscach składowania szkodliwych od, od, odpadów. Na przykład jesienią, zimą ubiegłego roku trwały walki, jesienią ubiegłego roku trwały walki o wysypisko śmieci w Bachmucie. Albo do niedawna, w październiku tego roku, trwały walki o hałdę wielką, taką przy kombinacie chemicznym w Avdi. Także czasami dochodzi właśnie do takich miejsc, gdzie, gdzie miejsca, które powinny w ogóle zostać zamknięte do ludzi, dla ludzi, dla nich toczyły się, się walki pozycyjne. I na tym obszarze um, najbardziej zniszczonym, prawdopodobnie on zostanie wyłączony na, na wiele dziesięcioleci z jakiejkolwiek aktywności ludzkiej. W Europie mamy takie um, podobne, podobne przypadki. To są na przykład to jest pole bitwy pod Verdun. Gdzie do dzisiaj część yy, obszaru, po ponad 100 latach od, od tej bitwy, do, dziś, do dzisiaj część tego obszaru jest w ogóle wyłączona z ludzkiej aktywności? Nie ma to nic wspólnego z. Troską o pamięć, chociaż pewnie też z kwestia tak. Tak, no po prostu się... ziemia była tak skażona za, przez, przez metale. E, trzeba pamiętać o tym, że pocisk artyleryjski, który wybucha, zostawia mnóstwo odłamków. powiedzmy jeżeli tam re, elementy materiałów wybuchowych czy, czy prochów one się jakoś rozkładają, tak? ale jest to ogromna ilość metali, które z, zanieczyszczają glebę. E, ta gleba jest też zniszczona poprzez leje. Pot, dochodzi do, podchodzi wo, podchodzą wody powierzchniowe na, na powierzchnię. Do tego są właśnie ludzkie ciała. Mnóstwo śmieci, które żo żołnierze obu stron zostawiają, sprzęt e, pancerny z, z akumulatorami, z paliwem, z, z bronią e, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest mnóstwo różnych rzeczy, które powodują, że ta gleba będzie skażona. I, I w tych miejscach to po prostu, no na ile ja wiem, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że do dzisiaj nie ma technologii, które by pozwalały na, na szybkie i masowe oczyszczenie tak, z tak wielkiej ilości zanieczyszczeń na tak dużym obszarze. Więc należy się spodziewać, że w tych właśnie miejscach, które, które ja przed chwilą wymieniłem, no to, to w ogóle zostanie to wyłączone z jakiejkolwiek aktywności ludzkiej. Do tego dochodzi niebezpieczeństwo niewybuchów min. Plus w miejscach takich jak na przykład kombinat koksochemiczny w no Avdijewce, tam były miejsca, gdzie były składowane te toksyczne odpady poprzemysłowe. Więc to to w pierwszej kolejności wydaje mi się, że po zakończeniu działań wojennych będzie trzeba się zająć takimi miejscami. A co z wodą? Z wodami nie, nie wiadomo, tak? bo, bo nikt bo nie, tego nie bada. Ty, nikt tego nie bada. Państwo ukraińskie, prezydent Zaleński bardzo lubi mówić, jak przyroda Ukrainy ucierpiała w czasie wojny, natomiast biolodzy ukraińscy no, są bardzo rozgoryczeni, ponieważ państwo jeszcze w 2014 roku im nie pomaga. Nie prowadzi żadnych yy, badań. Całą aktywność, którą biolodzy ukraińscy czy, czy, specy... no, czy, czy pracownicy instytucji ochrony przyrody prowadzą w strefie działań wojennych, oni to de facto prowadzą na własną rękę albo mając jakieś granty zachodnie i nie ma jakby żadnego centralizowanego programu państwowego. Więc badań nie ma, myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Natomiast co do wody, to najbardziej ucierpiały y, dwie rzeki. D Dniepr na Dolnym Odcinku, gdzie teraz jesteśmy świadkami walk nad Dolnym Dnieprem. Wręcz na momentami. Wręcz na, tak, tak w tych wyspach y, na, na Dnieprze. Y, pod Hersoniem, pod, pod Nową Kachowką, gdzieś tych, w tym rejonie. Plus Doniec. Doniec, y, Doniec Siewierski, y, dopływ Donu, ba bardzo ładna rzeka, bardzo ciekawej faunie, florze. Ona ucierpiała w pierwszej kolejności. Jeszcze w pierwszych dniach, jeszcze w 2014 roku, tam na przykład ścieki ze Sławiańska spłynęły, czy z Ługańska do, do Dońca. Ciekawe dwa rezerwaty step, jeden rezerwat stepowy, no dwa rezerwaty stepowe, które były na brzegach tej rzeki, Trochizbieński step i Flora Kredowa znalazły się bezpośrednio w strefie działań wojennych. No i do samej rzeki trafiło dużo zanieczyszczeń z miast zniszczonych w czasie walk z siewiodoniecka, Łyseczańska, Kreminnej. To były, to były miasta, o które walczono jeszcze wiosną ubiegłego roku, plus no do, do walk dochodziło i cały czas dochodzi bezpośrednio nad tą rzeką. Jednym z najbardziej spektakularnych epizodów tej wojny i jednocześnie jednym ze źródeł największego takiego punktowego zanieczyszczenia dla dońca to były próby przeprawy rosyjskiej przez tą rzekę w maju ubiegłego roku, gdzie Ukraińcom udało się zniszczyć około 100 sztuk sprzętu pancernego różnych typów, część z nich bezpośrednio w rzece, tak I i pewnie tam dalej jest ten sprzęt. Tak, tak, bo to jest strefie działań wojennych, tak. tak. I ten, stref, ten sprzęt tam ca, cały czas jest, czyli akumulatory, amunicja, paliw, paliwo, zwłoki ludzkie, to wszystko dostało się do rzeki. E, ale i, i jaki w tym momencie. Nie jest... ma jak tego wyciągnąć nie nawet. Nie ma jak tego wyciągnąć, też nie wiadomo, jak wygląda. Jak wygląda poziom zanieczyszczenia. Także, także, no i jeszcze do tego dochodzi zanieczyszczenie morza Morza Czarnego i Morza Azowskiego, tak, tak. I skala tego zanieczyszczenia jest bardzo trudna do, do określenia, ponieważ no, nie, nie ma możliwości biolodzy nie mają pobierania. Próbek wody na otwartym morzu. Wiadomo, że no, po katastrofie w Nowej Kachowce do Limanu Dnieprowego spłynęła ogromna liczba ścieków, szkodliwych substancji chemicznych, paliwa, nawozów itd. itd. Natomiast, jaka jest skala, skala tego zanieczyszczenia morza, nie wiadomo. Jesteśmy przy morzach, to także jeszcze plaże są często poligonami wręcz wojskowymi. Tak, tak, jest taka piękna, miałem okazję tam być kiedyś piękna wyspa Dżarył Gacz w obozie chersońskim. Rosjanie zamienili tą, tę wyspę właśnie w Poligon. W latem tego roku doszło tam do gigantycznego pożaru. Ukraińcy też parokrotnie ten poligon ostrzeliwali z systemów rakietowych HIMARS. nawet filmy, filmy opublikowali. Wyspa została jako, jako ekosystem w dużym stopniu zniszczona. I tak jak Sąsiednie, sąsiednie, bardzo cenne obszary wybrzeża czarnomorskiego. Jeżeli uda się Ukraińcom kiedyś rozbudować swój, swoje przyczółki na, na, na lewym brzegu Dniepru do, w, na większą skalę i przejść tam do ofensywy, no to niestety ceną tego będzie prawdopodobnie zniszczenie cennych, cennych fragmentów stepowych chronionych w ramach Czarnopolskiego Rezerwatu Biosfery, w ramach Parku Narodowego Piaski Oleżkowskie. Częściowo już, już te, te, te obszary zostały zniszczone. Rosjanie wbudowali tam fortyfikacje, stanowiska dla artylerii, część z tych stepów spłonęła. Dodam, że tam jest taki ta, fragment tych stepów to są stepy piaszczyste, położone na, na, między Hersoniem a Hołą Prystanią. Tam, tam żył taki gryzoń. E, ślepiec piaskowy, to, to było takie jakby połączenie e, sistaka z, z kretem, mówiąc obrazowo. I ten gatunek żył tylko w tym jednym miejscu i nie, nie, bardzo możliwe, że on w ogóle zniknie, został, zginie tak, w, wyniku, w wyniku tej wojny. Mówi w komentarzu, bo rozmawiamy na, na kanwie komentarza autorstwa właśnie Jakuba Bera, wojna z przyrodą, wpływ rosyjskiej agresji na środowisko naturalne Ukrainy. Wspominasz też jeszcze jeden gatunek, delfiny. Tak, w, w Morzu Czarnym żyją dwa gatunki delfinów i morświn. I te delfiny, delfiny i morszwiny, one są bardzo wrażliwe na fale akustyczne, na działania na przykład łodzi podwodnych, wystrzeliwanie pocisków klasy e, e, woda-ziemia, co robią regularnie Rosjanie. Jak słyszymy te informacje na przykład o pociskach Kalibr, no to one są właśnie wystrzeliwane z e, okrętów łodzi podwodnych lub okrętów rakietowych na wodnych. I delfiny to bardzo źle, źle znoszą. W 2022 roku biolodzy znaleźli około tysiąca martwych delfinów na całym wybrzeżu Morza Czarnego. Czyli włącznie nie tylko Ukraina, ale, ale Turcja. No bo wiadomo, mogli tak, spływać. Tak, tak, tak. Do tej Przy czym no, to są informacje, o których ludzie powiadomili biologów. Więc to nie, jest, nie są wszystkie nie delfiny to pełna Nie jest to liczba pełna, tak. I generalnie sami biolodzy nie wiedzą, jest to trochę więcej niż większa liczba niż zazwyczaj. Natomiast biolodzy sami nie, nie mają pewności, jaki jak wpływ ma wojna na populację delfinów w morzu, w morzu Czarnym. Nie da się w tym momencie tego po prostu zbadać. Już dodam, że widok martwego delfina na plaży. Nie, nie jest czymś nadzwyczajnym. Widziałem takie delfiny kilkakrotnie. No po prostu no, zwierzęta giną, i jak giną, to zazwyczaj może wyrzuca martwego delfina czy morswina na, na brzeg. Natomiast ewidentnie e, e, obserwowali, o, obserwowaliśmy w ubiegłym roku więcej tych, e, tych martwych zwierząt. Natomiast, co tam się naprawdę dzieje w, w populacji delfinów czarnomorskich, nie wiadomo. Jeszcze jedna kwestia, o której tu warto wspomnieć, to nie tylko no, stricte linia frontu, ale także to, co się dzieje na granicy, która jest dosyć newralgicznym teraz momentem i bardzo dużym miejscem na, na mapie Ukrainy. No tak, cała granica z Białorusią i z Rosją, od granicy z Polską, praktycznie, po rzekę Oską w obwodzie Charkowskim, gdzie, która jest linią frontu. To cała ta granica, ona jest póki co odcinkiem martwym, jeżeli chodzi o działania wojskowe, otwarte m, operacje. Natomiast no, jest areną walk, m, oddziałów dywersyjnych, jest areną ostrzałów, obie strony okopały się m, po obu stronach granicy, trzy strony w zasadzie, bo mamy jeszcze do czynienia z Białorusią, zaminowały teren, utworzyły, obie strony utworzyły pas martwy wzdłuż samej granicy i generalnie no, sytuacja ta będzie na pewno sprzyjała fragmentaryzacji duży, populacji dużych zwierząt. Z tego co wiem, to w Rosji, w zachodniej Rosji na przykład była, cały czas jest obecna niewielka populacja niedźwiedzia brunatnego, co jest ewenementem w skali europejskiej, jeżeli chodzi o niedźwiedzia żyjącego na niżu, nie w górach. I ten niedźwiedź no, czasami, niedźwiedzie rosyjskie czasami zachodziły do lasów w obwodzie czernichowskim. To tak samo łosie, rysie. E, no, wiele osób słyszało, czytało, oglądało filmy z, ze strefy czarnobelskiej, gdzie doszło do pewnego takiego renesansu przyrody po, po zamknięciu te, tego obszaru dla ludzi. Tam na przykład zadomowiły się rysie. Więc tego typu zwierzęta, wilki też będą miały problemy z migracjami i prawdopodobnie na przykład niedźwiedź brunatny na Ukrainie on zostanie tylko w Karpatach, także te niedźwiedzie, które zachodziły wcześniej z Rosji i w jakiejś tam dłuższej perspektywie była szansa na odrodzenie populacji niedźwiedzia na północy Ukrainy, no to teraz to teraz wydaje się to być nieprawdopodobne. Jeszcze do tego są kwestie migracji ptaków, bo wybrzeże Czarnomorskie było bardzo ważnym Szlakiem migracyjnym dla ptaków. Niestety te obszary, na których teraz się toczą działania wojenne, czyli, czyli to jest ta część wybrzeża, która znajduje się w obwodzie hersońskim, właśnie Wyspa ugacz Półwysep Piachorłycki Kut, Półwysep Kinburski, Dolny Dniepr z Limanem, na tych obszarach teraz toczą się działania wojenne. No i ptaki, tam były setki tysięcy ptaków. Tam też na przykład występował pelikan. I duży ptak, którego populacja ukraińska systematycznie rosła. Trudno powiedzieć, jak, jak ptaki poradzą sobie z tą sytuacją, jakie jak inne szlaki wędrówek wybiorą. Natomiast na pewno, na pewno populacja takich ptaków, jak nie wiem, orzeł stepowy albo pelikan, one, populacja ukraińska ona ulegnie zmniejszeniu. Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo często w kontekście katastrofy ekologicznej mówiono o nowej kachowce. Tam przypomnijmy, w czerwcu ro, wojska rosyjskie wysadziły część zapory. No i w związku z tym część tego zbiornika po prostu została opróżniana. Czy już coś wiemy na temat skutków tej katastrofy? Tak, wiemy dość dużo. To była na pewno katastrofa ekologiczna, ponieważ i to ra raczej większa, już raz z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że większe zniszczenia były na terenie samego zbiornika niż, na terenie, niż po poniżej tamy. Ponieważ e, gwałtowne opróżnienie wody doprowadziło do tego, że tysiące ton martwych zwierząt po prostu zaczęły gnić. I druga rzecz, woda zmyła Dolinę Dolnego Dniepru, przy czym spłynęła bardzo szybko. Oczywiście poniosła za sobą mnóstwo, mnóstwo zanieczyszczeń. Na przykład wystarczy tylko powiedzieć, że na tych wyspach, które były położone na, na Dolnym Dnieprze, naprzeciwko Hersonia, bo tam było co najmniej kilkanaście tysięcy dacz. Ogródków działkowych, bez, bez kanalizacji, tak więc choćby te wszystkie doły klaczne, które były na tych, na, na tych działkach, na, na wyspach, to zostało zmyte i popłynęło do morza. Natomiast udało się uniknąć nad dolnym nieprem najgorszego czyli uda, udało się uniknąć katastrofy sanitarnej, chorób zakaźnych itd. Tak tak te zakażenie wody, gruntów było widoczne, ale to szybko opadło. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce właśnie na terenie byłego zbiornika. Okazało się, że po, sp po, po spłynięciu wody Dniepr wrócił z grubsza do swojego koryta z przedbudowy tamy, czyli z lat 40-50. Dno tego zbiornika bardzo szybko zarosło ga gatunkami rodzimymi, przede wszystkim wierzbą top i topolą, plus oczywiście roślinami mniejszymi. E, I no Szczęście w nieszczęście, że do wysocenia tej tamy doszło w czerwcu, na początku czerwca, ponieważ nasiona tych drzew, roślin, one były, um, no, mogły, zdążyły wykiełkować i bardzo szybko wyrosły. Teraz um, na przykład te, te wierzby czy to pole mają już metr, dwa metry wysokości, a w przyszłym roku będą jeszcze wyższe. Po, po wysadzeniu tamy przez Rosjan bardzo wiele, bardzo wiele osób obawiało się o to, że dojdzie do um, wysuszenia tego obszaru i wiatr wywieje. Szkodliwe substancje, które przez dziesięciolecia były odkładane na, na dnie zbiornika, czyli właśnie substancje z kanalizacji Kijowa, miast ukraińskich, wielkich miast przemysłowych Ukrainy, Białorusi, ścieki przemysłowe, i tak dalej, czyli metale ciężkie, i tak dalej, i tak dalej. Do tego na szczęście nie doszło i to, że, że te rośliny szybko wyrosły, związały korzeniami glebę, to sprawiło, że tego najgorszego scenariusza udało się uniknąć. I prawdopodobnie no, dojdzie też do szybszego czyszczenia gleby, że te, te metale ciężkie, toksyny, które były gdzieś tam w gruncie pod wodą, one teraz zostaną prawdopodobnie rozłożone siłami przyrody. I warto też powiedzieć, że, że wszystko wskazuje na to, że Dniepr na tym odcinku, tak jak wcześniej powiedziałem, on wrócił do, z grubsza rzecz biorąc, do swojego kuruta sprzed 70-80 lat i doszło do naturalnego odrodzenia wielkiego uchu, czyli takiego ogromnego kompleksu łąk, e, lasów łęgowych, e, mokradeł, starorzeczy Dniepru, które istniały tutaj e, do budowy tej tamy. I było też to miejsce bardzo ważne dla historii Ukrainy, dla historii kozactwa. Także póki co, póki nikt tej tamy nie odbudowuje, scenariusz e, przyroda sobie radzi. Przyroda sobie radzi tak. mhm. Chciałem zapytać teraz o perspektywę, bo oczywiście tą sytuację, która jest Ukraińcy, Ukraina i ten region będą odczuwać jeszcze długie, długie lata, niezależnie od tego, jak się zakończy, kiedy się zakończy ta wojna, ale chciałem zapytać może to głupio zabrzmi w kontekście tych tragedii, o których rozmawiamy, ale o coś, co może przynieść pozytywne skutki długofalowo. Mówię o zmianie struktury regionu, to znaczy wiele, zakładów, wielu trucicieli, mam na myśli zakłady przemysłowe, po prostu zostały zniszczone. Czy to jest coś, czym można upatrywać nadziei na to, że ten region za lat X będzie wyglądał trochę może bardziej zielono w cudzysłowie? Wydaje mi się, że, no, że tak. Tak nadziei, no, przykład właśnie zbiornika Kachowskiego, taki konsekwencji Nadspodziewanie, nad, nadspodziewanie pozytywnych, bym powiedział, e, pokazują, że, że należy patrzeć z pewną nadzieją na przyszłość. No, oczywiście, wszystko zależy od tego, e, jak potoczy się wojna e, i jakie decyzje zostaną podjęte przez polityków po wojnie. Już w tym momencie widać pewne silne lobby, takie urzędniczo-przemysłowe na Ukrainie, które mówi, że na przykład, tamę, tą nowej kachowce trzeba koniecznie odbudować. Czyli doprowadzić do, do, do trzeciej katastrofy ekologicznej, bo pierwszą katastrofą ekologiczną było de facto zalanie Wielkiego Uchu w latach 50., drugą katastrofą ekologiczną było zniszczenie tamy, a teraz trzecią katastrofą e, ekologiczną może Mniej być powstały. odbudowa tej tamy i znowu zalanie Wielkiego, wielkiego Uchu, który już był już po jego naturalnym, naturalnej odbudowie. Także no wszystko zależy od tego, jakie decyzje zostaną podjęte. E, na razie nikt o tym poważnie nie rozmawia. Wojna, toczące się działania wojenne, yy, zagrożenie dla państwowości ukraińskiej, które, które istnieje, yy, odsuwają te kwestie na, na dalszy plan. Natomiast faktem jest, że tacy truciciele, jak na przykład yy, kombinat chemiczny w Wdiwce, yy, kombinaty metalurgiczne w, w Mariupolu, nie istnieją. Tak, jako nie, nie, odbudowa ich będzie wymagała gigantycznych kosztów, gigantycznych środków i. No tak, ale, ale rozmowa na ten temat może być podjęta dopiero wtedy, kiedy te, te tereny zostaną wyzwolone i znajdą się w rękach ukraińskich. Trudno sobie wyobrazić, żeby one były odbudowane za pieniądze zachodnie, bo de facto, jeżeli dojdzie do odbudowy, to nie, na pewno nie za pieniądze ukraińskie, ponieważ na Ukrainie tych pieniędzy nie ma. Trudno sobie wyobrazić, żeby te e, zakłady przemysłowe były odbudowane. Przy takich normach, jakie były. Tak, jak normy, braku Jakich ma... ich nie było. Tak, tak. Dobrze, my na pewno będziemy obserwować to, co się, to, co się dzieje na Ukrainie, także jeśli chodzi o ten temat, który no, nie jest jakoś bardzo szczególnie zbadany na ten moment, bo no, trudno, żeby był, jak rozumiem, jak dzieje się cały czas to, co się dzieje. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Zesłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.